Ci to jest zajebiste. I w taki sposób spędzamy raczej chyba każdy poranek tutaj, czyli przygotowujemy sobie razem wspólnie posiłki, bo generalnie tak nam spokoju najlepiej. Chodziło nam to od samego początku generalnie, dlatego chcieliśmy mieć właśnie domek, a nie spać w hotelu, bo chodziło też nam o to, żeby sobie po prostu ugotować sobie coś na miejscu tutaj. Przede wszystkim dla Mikiego, też myślę, że dla nas, ale chodziło nam tutaj o gostkę, żeby po prostu miło przygotowane zawsze świeże, dobre posiłki. To tak uwielbiam to, że w Starbucksie jest drive-thru. To jest dla mnie, będzie mi tego bardzo brakowało w Polsce, bo niestety w Polsce podjeżdżamy zazwyczaj pod McDonald's po kawę, ale no jednak Starbucks to jest Starbucks i będzie nam tego brakowało. Pojedziemy teraz do muzeum Iowa. Iowa to jest statek. Battleship. Battleship, właśnie. Jest we mnie trochę jakiegoś tak z dzieciaka i o to chcę trochę przekazać naszemu Mikiemu. I Klaudyna też to lubi, więc generalnie tutaj się wszyscy razem uzupełniamy i zwiedzamy sobie właśnie Battleship Iowa. Jest to jakieś pół godziny drogi od miejsca, w którym my śpimy. Jesteśmy w ogóle w zarąbistym miejscu, bo jesteśmy w takiej stoczni. To jest taka naprawdę stocznia na wypasie, bo rzeczywiście robi to ogromne wrażenie. Dostaliśmy na wejściu taką grę dla dziecka, że można chodzić po statku i szukać tego pieska i potem jak się połączy, który numer z obrazka był w którym pomieszczeniu, to można dostać zniżkę na zakup takiego pluszaka. I to jest fajne, jakby ja się jaram tą grą. Nie wiem, czy kupię pluszaka, ale sama gra jest fajna, jak się chodzi po statku i się szuka tych psiaków. Generalnie dwie godziny drogi od LA jest inny statek, lotniskowiec Midway. My zdecydowaliśmy się pojechać właśnie tutaj na Iowa, bo jest po prostu bliżej dla nas i my w ogóle już byliśmy na jednym lotniskowcu, więc mniej więcej znamy klimat, ale teraz chcieliśmy zobaczyć tak jak wygląda Battleship, więc stąd ta nasza decyzja na podjechanie tutaj, ale tak, jest jeszcze możliwość podjechania dwie godzinki drogi od LA do samego do lotniskowca, który na zdjęciu wygląda fenomenalnie, ale jakby my już byliśmy raz w Nowym Jorku w takim miejscu i uznaliśmy, że fajnie będzie zobaczyć coś innego niż do tej pory widzieliśmy. O, a my znaleźliśmy właśnie drugiego pieska. Znaczy to już jest piąty, więc pominęliśmy czwartego i cholera z nas to tacy szukacze, że my się nie nadajemy do takich zabaw. Co ciekawe, to w ogóle, zobaczcie, to jest wygląda na taki mostek kapitański, ale zobaczcie jak grube są mury w tym parku. Myślę, że przy ostrzale po prostu to jest jakiś taki, zobaczcie, grube są mury. To jest tak jakby trochę taki bunkier, więc wydaje mi się, że to generalnie jest jakieś takie miejsce, które jakby było pod ostrzałem, to rzeczywiście, żeby przetrwało jak najdłużej. Generalnie LA, jak i cała infrastruktura jest osiana po prostu, zasiana po prostu filmowymi akcentami. Na przykład zobaczcie sobie Molbin. Tylko taki mniejszy troszeczkę, ale na pewno oglądaliście Batmana i kojarzycie znak, który oni tam wyświetlali jego na niebie. To właśnie było używane za pomocą lampy Molbin. Czyli takiej lampy, która bardzo, bardzo skupia swoją, koncentruje swoją moc i robi ostry strumień światła. Co ciekawe, tak kiedyś sobie tutaj chłopaki umilali czas na pokładzie, bo zobaczcie jaka stara w ogóle retro maszyna na słodyczy. Tutaj elementy, czy jakieś gumy, czy batony, czy jakieś typu różne rzeczy, no to tam mniej więcej tak kiedyś to wyglądało. I jesteśmy właśnie w piekarni, jeśli chyba miałbym wybierać jedną z postaci, jaka miałbym być na statku, to chyba byłby to albo kucharz, albo piekarz. Zawsze miło, przyjemnie, nie wiesz kiedy zostaniesz tą rakietą, albo czymkolwiek, albo przynajmniej sobie podjesz, jesteś zawsze najedzony, szczęśliwy i troszkę cię omija ta wojna. A jakby marynarzom zabrakło kaski na czy to słodyczy, czy jakieś inne atrakcje, proszę bardzo, ATM jest na miejscu, zawsze o was zadba. Tak naprawdę jest to po to, żeby, bo zaraz będzie sklep z pamiątkami, na który zaraz uderzymy i rzeczywiście dbają o to, żeby
hajs się zgadzał. To jest taki model w skali 1 do 96 tego właśnie statku, na którym jesteśmy. I ja strasznie jaram się takimi rzeczami. Myślę, że zajawił to we mnie mój tata, bo rzeczywiście on również kiedyś, pamiętam, składał modele, tylko bardziej papierowe. Potem zakorzenił we mnie coś takiego, że składałem te plastikowe. One były strasznie drogie, więc nie zrobiłem ich jakoś strasznie dużo, ale to, co jaki ja mam cel wychowawczy mojego Mikiego, to właśnie, żeby zajawić w nim takie modele, składanie, próbowanie. Teraz właśnie próbujemy delikatnie Lego i coraz bardziej mu się to podoba, ale tak, fajnie, ja mu tylko zarzucę ziarno, a czy on je weźmie i zasieje dalej w sobie, to zobaczymy, ale generalnie tak, mam na celu pokazać Mikiemu, że modele, składanie i budowanie jest fajne. No i dobra, kończymy tutaj przygodę na Iowa, statku Battleship. Złapał nas oczekiwanie deszcz, nie dziwi nas to rzeczywiście, bo jest trochę grudzień, więc jest taka w jakimś stopniu taka pora bardziej deszczowa w LA. Sama wycieczka w sobie mega fajnie, jeśli chodzi o cenę biletów, było to około $26 za osobę dorosłą, dzieciaki poniżej 3 roku życia wchodzą za friko, więc Miki był za friko, ale totalnie warte tych pieniędzy. Fajnie się bawiliśmy, lubimy tego typu atrakcje, więc jakby nie patrzeć, było to na pewno dla nas. I tymczasem żegnamy się ze statkiem i jedziemy dalej odkrywać urokliwe miejsca LA. A teraz idziemy zrobić pranie. Ona u mnie jest ultra wielka. Jak wszystko w sumie w Stanach. Ma gigantyczny bęben i jest bez komputera. Ja jestem przyzwyczajona do pralki z komputerem, ustawiam sobie pranie, obroty i tak dalej. I jak jest za ciężkie czy nierówno rozłożone, to ona pika. Natomiast tutaj to wszystko jest takie proste. Oprócz tego jest suszarka. Jakby nie mamy suszarki takiej na bieliznę, tylko no, jest taka właśnie automatyczna. Ale nie suszymy w niej, bo przyznam szczerze, my mamy w domu pralko suszarkę, ale ja w niej nie suszę, bo to zużywa dużo prądu, więc my suszymy tak standardowo i tutaj też to robimy standardowo. Mamy garderobę, z której nie korzystamy, bo nasz domek jest dosyć duży i właśnie w tej garderobie sobie wieszamy to pranie i ono sobie schnie. No jak lokalsi, gotujemy sobie, pierzemy i to jest takie sympatyczne. Korzystając z okazji, opowiem wam chwilę o tym, jak się tankuje tutaj na stacji w Stanach, bo to jest generalnie rzeczywiście praktyczne i ja pierdolę, jakie to są w ogóle motory. Pierwszy krok jest taki, że wsadzamy kartę, podajemy PIN, karta musi zostać zaakceptowana, następnie wybieramy rodzaj paliwa, są trzy rodzaje, jeśli chodzi o benzynę, 91, 89, 97 oraz jeśli chodzi o diesel, to jest jakby jeden rodzaj. Ja tankuję na stacji Chevron i takie są tutaj warunki. Kiedy wybierzemy paliwo, wtedy tankujemy i jakby jest głowa, ale tak, zasada jest taka, że płacił się z góry. I jak każdy dzień tutaj w Stanach, rozpoczynamy go oczywiście kawą. Hello, hi. Two black, medium coffee. Thank you so much. Bye. No i jesteśmy. Generalnie to jest nasz początek dzisiejszej wycieczki, czyli rozpoczynamy go w Universal Studio Hollywood, gdzie będziemy sobie zwiedzać jakieś takie filmowe atrakcje, ale to, co na co najbardziej liczymy, to generalnie jest to świat Harry'ego Pottera, bo zarówno ja, jak i Klaudyna, ale Klaudyna myślę, że bardziej jest fanką. Jedziemy zobaczyć i spełnić jedno z naszych takich marzeń, którym zobaczymy i wejdziemy jeszcze bliżej w świat Harry'ego Pottera. No i zobaczymy ten zamek. Ja wiem, że w Londynie jeszcze jest coś takiego. Tam jeszcze nie byliśmy, zwiedzimy to na pewno, ale przede wszystkim jakieś z grubej opcji, no to jedziemy i pierwsze zobaczymy sobie w LA. A tymczasem, wow, robi to niesamowite wrażenie, rzeczywiście. Generalnie wjazd na, w ogóle na Universal Studio to jest $104, przynajmniej w takiej opcji, jakiej my dzisiejszej byliśmy, to była chyba jedna z tańszych. My kupowaliśmy z dnia na dzień, weekendowo jest drożej, tam zahaczało nawet o 140 chyba prawdopodobnie dolarów, więc to w przeliczeniu jest jakieś 4,5 na takie jedno nasze wejście. I to jest za osobę, dzieciaki poniżej 3 roku życia wchodzą za darmo, więc tutaj się pod tym względem jeszcze łapiemy. Poza tym to nie jest koniec kosztów, bo jeszcze wjazd samochodem na parking kosztuje $30 za auto. To nie jest pewnie jeszcze w ogóle koniec jakichś tam kosztów, bo jest na pewno jakieś pamiątki, jakieś takie atrakcje, które gdzieś pewnie będziemy korzystać, będzie jeszcze to pewnie parę dolców złapiemy, ale takie podstawy, jeśli jedziecie samochodem, to będą $30, jeśli chcecie tutaj wejść, na pewno też jest to 100. I jak Hollywood, no to nigdzie indziej jak czerwony dywan, udało się przejść tutaj, więc super. Standardowo rozpoczynamy zwiedzanie od sklepu i wypadliśmy do sklepu Harry'ego Pottera i zobaczcie, jakie są różdżki. God damn it. A nawet jakby była potrzeba, to proszę bardzo, jest tiara przydziału.
No, pasuje. Ostatnio miałem właśnie przyjemność realizować nagranie dla Otomoto, gdzie nagrywaliśmy DeLoreana i proszę bardzo, kocham Amerykę za to, że jest taka, jaka jest. Oni po prostu, brakuje tego w Polsce, takiego kultu popkulturą generalnie, żeby rzeczywiście celebrować, bawić się tym, co zostało stworzone i co generuje jakieś na pewno dla nich pieniądze. No i dobra, i teraz chyba to, po co rzeczywiście tutaj przyjechaliśmy najbardziej, żeby co zobaczyć, czyli świat Harry'ego Pottera. Okej, to nie dość, że jesteśmy w świecie Harry'ego Pottera, to jesteśmy jeszcze w jego świątecznej edycji. Co to się śmieszne, że generalnie jest strasznie ciepło, a jest śnieg na dachu i to tak zgrzyta ze sobą, ale niesamowity jest to po prostu obraz, żeby zobaczyć coś takiego, no cudownie. Wokół gra świąteczna muza z Harry'ego Pottera. Wszystko jest tak cudownie przestrojone. Ciekawe, jaka jest magia tego generalnie podczas normalnego wydarzenia, czyli na przykład letniego. No rzeczywiście ten śnieg dodaje teraz niesamowitego uroku. Ale moją ulubioną postacią z Harry'ego Pottera jest właśnie Sirius Black. Dlatego dlaczego? No nie wiem, po prostu jak czytałam książkę, to podbił moje serce i bardzo płakałam, jak zginął za zasłoną. Zaczęliśmy sobie wycieczkę sklepem, a teraz jemy. Zobaczyliśmy, usnęliśmy na razie chyba tylko ten świat Universal Studio, ale wiemy z doświadczenia rodziców, że lepiej się najeść i iść z najedzonym dzieckiem, niż po prostu chodzić na głodnego. I generalnie to, co zamówiliśmy, to piwo bezalkoholowe, ale karmelowe, ale jest przepyszne, strasznie słodkie, ale szczerze, jak oglądałem Harry'ego, mniej więcej tak sobie to wyobrażałem. Jedliśmy sobie też fish and chips, bo jesteśmy fanami generalnie tego odmiany jedzenia, bo jedliśmy to w Szkocji i było po prostu ono niesamowite, mamy dobre wspomnienia. I troszkę amerykański taki akcent, czyli apple pie, on z myślą o Mickeym, bo rzeczywiście on to też jest taki słodkolubny. Okej, także my tutaj sobie powolutku do przodu się zmierzamy. Przeszliśmy całą ulicą Hogsmeade, a teraz uwaga, przed moimi oczami, a zaraz również przed waszymi ukaże się, proszę bardzo, mamy Hogwarts w całej swojej okazałości. Generalnie on jest pomniejszony, to na pewno, ale i tak on robi niesamowite wrażenie, bo rzeczywiście jest ogromny, jest zniesiony na jakieś takie ogromne, na takie górze, które jeszcze bardziej robi z niego jakiś taki przepotężny zamek. Mamy super odzorowane to wszystko, więc naprawdę to robi wrażenie. Ta cała ulica, to wszystko, to takie akcenty, to jest po prostu tutaj prześwietnie zrealizowane. Naprawdę, jak się tutaj chodzi, czuć się jak, można poczuć się jak w Hogwardzie. Brakuje nam jeszcze tylko tutaj pelerynek i jakichś takich akcentów, żebyśmy my budowali tą... Właśnie szkoda, że w ogóle nie ma czegoś takiego, że jest wymagane, że na przykład jeśli się tutaj zwiedza, to każdy powinien mieć na sobie jakąś pelerynę albo jakiś akcent z Harry'ego Pottera, wtedy wszyscy byśmy byli tutaj jak w ogóle uczniowie z Hogwardu. Jesteśmy już po przejażdżce tą kolejką, w której działo się bardzo dużo. Widzieliśmy komnatę tajemnic, widzieliśmy też cmentarz ze śmierciożercami, lataliśmy na miotle, graliśmy w Quidditcha, także wszystko to widzieliśmy w zasadzie tylko w 4 minuty. Fajnie było to zrobione, bo jakby tuż obok wejścia na tą kolejkę był taki pokoik i tam jeden rodzic mógł poczekać z dzieckiem, a drugi sobie wsiąść i pojechać. I to cała przejażdżka trwała 4 minuty, ale działo się bardzo dużo. Zwiedziliśmy właśnie wielką salę, Hogwart, cmentarz, gdzie odrodził się Voldemort. Widzieliśmy śmierciożerców, cały pojedynek był stoczony między Harrym a śmierciożercami. Dlatego naprawdę, jeżeli będziecie tutaj, to warto na tę kolejkę wsiąść. Jest jeszcze jedna kolejka, taka bardziej kolejka górska, wiecie, zakręty i tak dalej, a tamta była właśnie taka z nagraniami, więc bardzo bardzo polecam. A przed nami w Hogsmeade sklep Uzonka. Sklep Uzonka to był sklep, który bardzo lubił Ron i lubił z niego słodycze, więc idziemy zobaczyć, co tam ciekawego mają. O, tu jest ten eliksir miłosny. Felix Felicis, płyn na szczęście. No i dobra, generalnie my kończymy naszą przygodę tutaj w części Harry'ego Pottera i spędziliśmy tutaj chyba dosłownie 2,5 godziny na samej części Harry'ego Pottera, a tych części w samym Universal Studio jest dużo, dużo więcej, więc generalnie ja myślę, bo my wykupiliśmy wejście na jeden dzień. My troszkę tutaj spędzamy czasu z Mickeym, żeby też go nie popędzamy, więc i też nie korzystamy ze wszystkich atrakcji, więc jakby ten czas myślę, że można byłoby wypełnić lepiej, ale jeśli jest się na przykład z dzieckiem, to myślę, że taki dwudniowy bilecik jest też jak najbardziej do wzięcia pod uwagę, ale no my to staramy się rzeczywiście jakoś tak raz spokojnie, żeby też jakiegoś
przyciśnienie sobie robi, tylko żeby zapamiętać tę chwilę, bo rzeczywiście jak byliśmy tu na samym początku, to było tyle bodźców, że ja nie ogarniałam. A teraz jest rzeczywiście tak, wychillowaliśmy, jest dużo, dużo lepiej. Teren studia to jest tak duży, że w ogóle są przede wszystkim po pierwsze są tutaj ulice. Studio ma ulice, które są nazwane jakimiś tam nazwiskami, a po drugie w ogóle ma swój dom strażacki, są tutaj wozy strażackie, które w razie pożaru po prostu przyjeżdżają i gaszą. To jest niesamowite, że my sobie tutaj robimy jakąś wycieczkę, a tutaj obok ze ściany jest po prostu robione normalne studio filmowe, gdzie nagrywają filmy, a my się bawimy i jak najgorsi turyści. Zdecydowanie nie byłem w lepszym muzeum jak to, co jest odbywać w tym momencie. I tak właśnie się nagrywa filmy. Buduje się jedną główną konstrukcję, a zaraz za nim jeśli potrzebne jest tło, po prostu stawiane w budynek z jednej strony, nie musi być budowany skrzydle, tylko po prostu wystarczy jedna ściana, nie więcej. Ja, jest genialnie, naprawdę. Jedno z najlepszych przeżyć turystycznych, jakiego doświadczyłam. This is what we're doing. This is the race day after party. And the, what are the... Roman Pierce. Roman Pierce. FBI, don't move. Ladies, just back up a little bit. I got you. It's lightweight. First of all, I don't work for you. Oh, really? Well, tell me, Roman, who do you work for? We don't work for nobody. Cop, I suggest you clear out of here, otherwise we can't guarantee your safety. Huh? Which one of you is the witness? Speak now or you all get fried! This is our turn. No i dobra, jesteśmy po. Było to 5 godzin intensywnego zwiedzania, latania, chodzenia, patrzenia, jarania się. Było niesamowicie, zdecydowanie. Myślę, że jeden dzień na zobaczenie tego wszystkiego to jest za mało. Ja też nie wszystko nagrywałam, bo też chciałam jakby pokorzystać z tego wszystkiego, które rzeczywiście tutaj się działo. Ale było to miejsce, w którym bawiliśmy się niesamowicie. Jest to miejsce, z którym możecie śmiało spędzić czas z dzieckiem. Śmiesznie będąc filmowcem odwiedzić takie miejsce, bo rzeczywiście można poczuć się jak taki nob turysta, który jakby nie ma pojęcia. Fajne było to, że mogliśmy coś zwiedzać w tym momencie, kiedy rzeczywiście były normalne prace na planie filmowym. Byliśmy takimi typowymi turystami, którzy gapiami, którzy często, jak na przykład my mamy zdjęcia, przeszkadzają, denerwują. Byłem tą osobą, ale jakby mam to gdzieś. Bawiliśmy się fajnie. Było lepiej niż oczekiwałem. Ja myślałem, że generalnie wejdziemy tylko do świata Harry'ego Pottera i tyle, ale nie, zobaczyliśmy dużo, dużo więcej. I jest mi przykro, że muszę opuścić to miejsce, ale z drugiej strony jest fajnie, bo czuję niedosyt i będę chciał tutaj kiedyś wrócić. Mam nadzieję, że wrócę to kiedyś z Mikim i z Klaudyną i powtórzymy tę całą wycieczkę, bo było zajebiście. I polecam wam to miejsce z całego serca, bo zarówno ja, jak i Klaudyna, jak i Miki bawiliśmy się tutaj niesamowicie. Miki był super dzielny, bo dał radę. Pozwolił nam pójść na parę fajnych atrakcji, które zostaną w naszej pamięci na zawsze, a my tymczasem lecimy dalej. Dzięki!